Dzień dobry wszystkim, witam was w dniu dzisiejszym. Jest niedzielne popołudnie, jak sobie tutaj spaceruję z Karimem. Wyszliśmy na wspólny spacer, Anna odpoczywa teraz w domu. Jest zmiana, tata idzie z synkiem, także będziemy sobie tutaj spacerować i opowiadać do was w dzisiejszym vlogu z cyklu Karim i ja. Taka seria, która pojawia się raz na czas, po prostu jak jest jakiś temat, jakiś ciekawy do tego, żeby omówić, jakiś temat ciekawy, żeby, nie wiem, no coś tutaj powiedzieć właściwie o Karimie i żeby coś was właśnie takiego zainteresowało. I dzisiaj nadszedł właśnie taki dzień. Taki dzień, że będę chciał tu odpowiedzieć, czy warto pokazywać dziecko w internecie. To jest taki naprawdę temat do przemyślenia, bo nie jest to takie wszystko oczywiste. Zapraszamy na ten dzisiejszy vlog. Właśnie Karim, a propos pokazywania w internecie, widzę, że ty tam obserwujesz coś, patrzysz jak tam samochód będzie ruszał zaraz. Trzymasz selfie sticka, ponieważ ci się bardzo spodobał i będziesz chciał nagrywać, tak? Bo ty jesteś medialny dziś. Dobra, chodź, idziemy. Pojawiały się wielokrotnie komentarze, dlaczego ja pokazuję Karima we vlogach. I jakkolwiek kiedyś zrobiłem taki film na podstawie komentarza, który był bardzo niegrzeczny, na podstawie komentarza, który był bardzo niekulturalny, jeżeli możemy to w ten sposób określić. I film, jaki powstał, to był na tym drugim kanale, na Rafał Mora Vlog. Ale pomyślałem, że na tym kanale rodzinnym po prostu warto też przedyskutować taką kwestię, ponieważ były też argumenty, które przemawiały do mnie w jakiś tam sposób i które były faktycznie ciekawe i logiczne. Dlaczego na przykład nie pokazywać dziecka w internecie? Dlaczego nie? Jednym z takich argumentów, jaki padł, to było przede wszystkim bezpieczeństwo, że ludzie, nie wiadomo kto ogląda też te filmy, ludzie są różni, że można różnych rzeczy się spodziewać, czy ktoś, nie wiem, może porwać dziecko, czy ktoś może na przykład mieć jakieś inne złe intencje tylko dlatego, że będzie widział, w jakiej okolicy spacerujemy, gdzie jesteśmy, gdzie mieszkamy, no i będzie mógł zrobić coś takiego właśnie, co, no nie daj Boże, mogłoby się po prostu przytrafić. I jest to na pewno jakiś argument, który do mnie przemawia. Jest to argument logiczny i jest to argument, który po prostu daje do myślenia też, daje do myślenia, aczkolwiek powiem wam, że jest inaczej, bo widzicie Karima tutaj w tych filmach, widzicie jak nagrywamy wspólnie vlogi, jak on się pojawia, jesteśmy wspólnie we trójkę, ja, Anna, Karim, czy ja z nim, to jak dzisiaj teraz sobie spaceruję i tutaj chodzę, tak, to tak po prostu się pokazujemy na tym YouTubie, na tych vlogach w internecie. Ale chciałem jeszcze powiedzieć właśnie w tej kwestii, że to już była decyzja gdzieś podjęta od samego początku, tak? Że wiedzieliśmy, że będziemy nagrywali wspólnie filmy, że Karim się będzie pojawiał w tych vlogach. I ja rozmawiałem z Aną, jak ona to widzi, czy po prostu jej to nie będzie gdzieś tam przeszkadzało. Ja powiem i zacytuję teraz Anę. Okej, może jej tutaj nie ma, ale uwierzycie mi na słowo, że ona tak powiedziała. Myślę, że chyba nie ma jakiegoś powodu, dlaczego mielibyście mi nie wierzyć, że tak powiedziała. Anna użyła tego rodzaju określenia, że to jest pamiątka, jaką my nagrywamy te filmy, gdzie Karim się pojawia, gdzie ja go pokazuję w filmach i widać, jak on się rozwija na przestrzeni miesięcy. Już teraz, dzisiaj jak nagrywam tego vloga, dzisiaj jest niedziela. Wy zobaczycie ten film we wtorek wieczorem i to będzie 9 kwietnia. 10 kwietnia Karim będzie miał roczek, także dzień przed jego urodzinami będziecie widzieli ten film. Będziemy mu organizować urodziny w weekend, także też powstanie vlog, na którym będę pokazywał, jak takie urodziny pierwsze Karima będą wyglądały. No i coś sfilmuję też tego dnia, kiedy on będzie miał, w środę, bo chcemy też się w jakiś sposób przygotować. Nie będę wszystkiego teraz tutaj mówił, co i jak,
ale zrobię jakieś urywki filmów, które pokażę też w tym sobotnim vlogu. Tak, no bo głównie takie vlogi weekendowe to zawsze planuję w sobotę. Kalimierz tutaj takie miny robi. Pokaż, jakie miny robisz. Takie robisz. O, takie. Jak mi się to podoba. Jak taki mały buldożek. No. Także tak to jest. Poczekajcie, przejdę, bo tam jakiś hałas. Tutaj będzie troszkę spokojniej, aczkolwiek słychać jakieś czekające psy raz na czas, ale psy są po to właśnie, żeby pilnować posesji, żeby sobie szczekały. No nic, idziemy tutaj z Karimkiem. Jemu zobaczcie, jak wygodnie leży, taki wyłożony tutaj, gdzie jesteś, pokaż się tutaj, patrzy się do kamery, chodź, pójdziemy na placyk zabaw, tam koło Penny, Karim, koło tego sklepu, tam pójdziemy, wiesz. Pokażemy widzom, coś pofilmujemy też z placyku zabaw. No, także ja wam powiem jeszcze tak, że nie tylko czyhają zagrożenia, że się pokazuje dziecko w internecie, też czyhają na dzieci zagrożenia, które oglądają to, co jest w internecie. Także to wszystko ma, jak to się mówi, kij dwa końce. No i co, gdybym ja tak miał myśleć też takimi kategoriami, że wiecie, że no coś się stanie, bo pokazuje Karima, że myśleć właśnie tak negatywnie, to nie wiem, to bym w ogóle też nie robił, tak wydaje mi się, filmów takich rodzinnych też. Są tacy youtuberzy, którzy powiedzmy tam zasłaniają twarz dziecka, czy ten, znam taką youtuberkę jedną, nie będę tutaj mówił może nazwy kanału. Ona nagrywa z Turcji. Tyle mogę powiedzieć. No i ten, ale co? Nie wiem, no ja jestem bardziej taki otwarty, tak? Nie wydaje mi się, że... Właśnie, to jest takie... Nie wydaje mi się, tak, że no, robię coś złego. No. Po prostu chcę Karima pokazywać. I ja myślę, że też to, jak ja go pokazuję właśnie... I wielu ludzi jest... Uważam, że jest dobrych ludzi, że... Ludzie gdzieś tam patrzą po prostu z perspektywy, no, że widzą ładne dziecko, że oglądają, że śledzą właśnie, jak Karim się rozwija, jaki był mały bobas na początku, jak się urodził, a jaki jest teraz, jak się to wszystko zmienia na przestrzeni czasu, tak? No bo mija teraz rok, jak już jest z nami. Poczekajcie, bo znowu mi auto hałasuje. Także to jak mówię, dla nas to jest taka pamiątka, że my nagrywamy takie vlogi rodzinne. Okej, może niektórzy robią inaczej. Niech każdy robi po prostu jak uważa. Ja powiem tak, jak już to powiedziałem wcześniej, że jakbym miał się tak, wiecie co, wszystkiego też tak bać i ten, to stawiałbym sobie o wiele więcej jakichś takich ograniczeń w życiu. A najgorzej jest właśnie ograniczać się i tak stawiać sobie po prostu takie bariery życiowe. I czemu ten pies tak tam wyje? I poczekajcie, odejdę znowu kawałek, bo nie do wiary. Jeszcze słychać tego szczekającego psa, ale już nie tak bardzo. A wiecie co, jak mi tak coś szumi w uszach i są takie gdzieś doniosłe dźwięki, pojawiają się podczas tego, jak nagrywam, to po prostu nie mogę skupić myśli. Ale teraz już jest lepiej, już nie słychać tak bardzo. Także tak to jest, no. Ja nie chcę stawiać sobie jakichś takich ograniczeń. Ja myślę, że trzeba życie tak brać takim trochę przebojem. No i po prostu robić tak, jak po pierwsze serce wam podpowiada. Ja jestem człowiekiem, któremu właśnie w życiu, który kieruje się gdzieś sercem, bardziej sercem jak rozumem, tak? Jak ja coś czuję właśnie, że tak musi być i nawet może to czasami pewne rzeczy nie są rozsądne, to ja wybieram te rzeczy, które uważam, że są dobre. Że są dobre, przynajmniej moim zdaniem. Czasami oczywiście się mylę, czasami też wręcz często też ponoszę pewnego rodzaju jakieś porażki, ale gdzieś myślę, że to, że otwarłem ten kanał rodzinny, Mora Family Vlog, że oddzieliłem te dwie rzeczy, to znaczy to, co się pojawia tam na tym kanale, który stworzyłem jako
pierwszy... Kania się teraz gada. Jako pierwszy kanał i tam skupiłem się na innych tematach, inne tematy. Ludzie, którzy oglądają też tamten kanał, to mówią, że jestem całkiem inny tu, całkiem inny tam. Ja jestem dalej ten sam Rafał, tak? Ja jestem dalej tym samym człowiekiem, którego oglądacie, czy to na tym kanale, czy na tamtym. Z tym, że po prostu tam się wypowiadam bardziej w jakichś tematach, takich jak widzieliście, albo nie wiem, albo nie widzieliście, to możecie zobaczyć. Albo po prostu nie oglądajcie tamtego drugiego kanału, bo no gdzieś są tematy, w których ja się wypowiadam w specyficzny sposób i chciałem ten content oddzielić, żeby to nie było tak właśnie, że tak jak tam było wszystko pomieszane, że tam w pewnym momencie na tamtym kanale Rafał Mora Vlog zabrnęło to tak, że i były filmy rodzinne, i była polityka, i jakieś właśnie moje komentarze do tych wydarzeń, które dzieją się na świecie i tak dalej. I wszystko to gdzieś tak, moim zdaniem, tam zbłądziło w pewnym momencie, tak? Dlatego to była najlepsza decyzja, że ja to oddzieliłem i że teraz na tym kanale rodzinnym publikuję właśnie te treści, że one są takie rodzinne, że tu nie będzie żadnych kontrowersji nigdy, że tutaj będę zawsze omawiał też jakieś ciekawe tematy takie, które będą związane czy to z rodziną, czy z życiem. Tak bardziej właśnie tego rodzaju treści tutaj macie okazję zobaczyć. I jednym właśnie z takich filmów jest ten, który robię dzisiaj, tutaj spacerując z Karimem, gdzie opowiadam właśnie, czy dziecko powinno pojawiać się w internecie. Ja uważam, że to jest każdego indywidualna sprawa. Jak ktoś do tego po prostu podchodzi? Czy ktoś chce ujawniać taki wizerunek dziecka, czy nie chce ujawniać? My z Aną po prostu chcemy. Nas to cieszy. Ana zawsze... Ja powiem tak, tamten drugi kanał Ana w ogóle nie ogląda, bo... No bo raz, że nie ma czasu, dwa, że mówię po polsku, to już w ogóle też... Okej, Ana rozumie polski, ale jak ma oglądać gdzieś tam vloga jakiegoś, że ja komentuję jakieś wydarzenia na świecie i słuchać się po polsku i próbować zrozumieć, ona nie ma na to czasu, dwa, że nie ma to też sensu. Ja to doskonale rozumiem, ale tutaj te filmy, które, czy jak ja teraz właśnie spaceruję z Karimem, czy takie właśnie z weekendu, jak razem wspólnie spędzamy czas, no to ona to wszystko ogląda, tak? Zawsze lubi patrzeć do tych momentów, gdzie Karim jest właśnie z nami, czy to ze mną, czy z nią, czy jak go pokazuje jakieś urywki właśnie na huśtawce, czy na jakimś placyku zabaw, czy jak gdzieś pojedziemy w góry. Za niedługo planujemy, jak tylko zdrowie dopisze, żeby jechać nad morze do Konstanca tydzień po jego urodzinach, tak? Tydzień, ale w weekend, nie w sensie w środku tygodnia, tylko w weekend, tak? Tak planujemy. No, także to wszystko chcemy gdzieś tam uwiecznić na tych vlogach, żeby to się pokazało. Dla nas jest to pamiątka jakaś. Ja te filmy... Na zdrowie, Karinku. Ja te filmy i tak już w tej chwili tylko na zdrowie jeszcze raz. Sonatatę po rumuńsku. Ja i tak te filmy trzymam kopię tych filmów, tak, na dysku. Już któryś dysk zapełniam. I teraz już zacząłem tylko trzymać właściwie z kanału rodzinnego kopii filmów, bo w sumie już za dużo tego wszystkiego jest, tak? Musiałbym co 3 miesiące dysk kupować. Nie mam na to ani budżetu też tak, ani ten, żeby inwestować stale w YouTube'a. Także trzymam filmy rodzinne, bo jest to największa, najlepsza pamiątka, jaka może być. Żeby je mieć też w jakiejś tam kopii, jakby YouTube z jakiegoś powodu wyparował. Aczkolwiek nie wiem, czy to się zdarzy. Chociaż różne rzeczy mogą zaistnieć. No i co? I po prostu chcę... Co ci się tak kaszle tam? Pokaż się tutaj. Coś, wszystko w porządku? A ty tak udajesz, że kaszlesz. Chcesz tylko zwrócić na siebie uwagę, widzę, tak? A, już tu chciałeś kamerę, żeby mi wziąć, przejąć sprzęt i powlogować. Tu zrobimy, Karim, taką prostą, przejdziemy kawałek i wracamy się, idziemy na plac zabaw, dobra? Pójdziemy, nie mamy daleko. O, kotek idzie. Zobacz, Karim, tam jest kotek. Zobacz, idzie kotek, chodź. Zobacz, jaki brytyjski. British. Zobacz, jaki ładny, szary kotek tutaj wędruje sobie. O, zobacz, jak idzie, widać go w kamerze. Ja go tutaj kiedyś widziałem, spotkałem
Karim i on tutaj z tego płotu skakał. Prawie mi skoczył na głowę. Dobra, chodź, zawracamy, idziemy na plac zabaw, bo tak to nie dojdziemy tam dzisiaj, a musimy iść w przeciwną stronę, Karim. A jeszcze chciałem, żebyśmy widzom pokazali trochę placyk zabaw. Uważaj na ten selfie stick, bo go zgubisz. Trzymajże go, trzymajże. Proszę tutaj, trzymaj selfie stick. Chciałeś selfie sticka? Prawie płakałeś, że ci go zabrałem poprzednio. No, jak tam chciałem coś nagrać. Weź, trzymaj. Trzymaj, żebyś nie zgubił. Będziesz ty nagrywał za chwilę. No, telefonem będziemy też nagrywać. Także tak to jest. Ja uważam, że to jest każdego indywidualna sprawa, indywidualne podejście, czy ktoś chce pokazywać właśnie dziecko w internecie, czy nie. I ja uważam, że każdy argument jest dobry. To znaczy w tym sensie, że jestem i za, i jestem przeciw. To znaczy właśnie to, jak wam tłumaczę, że to powinna być decyzja gdzieś tam rodziców. Ktoś pisał też komentarze takie, no, czy Karim jest za mały, żeby on zdecydował, czy on chce być pokazywany, czy ten. No powiem wam, że no wiadomo, że on nie powie i ten, ale to z drugiej strony nie, mam go ukrywać do momentu, aż będzie zaczął mówić przez parę lat i nie pokazywać go i jak on sobie tak robi, tak i co? Miałbym nie pokazywać takiego małego dzidzia, bo i czekać, aż on wyrazi zgodę, naprawdę. My przecież jako rodzice za pewne rzeczy bierzemy odpowiedzialność i my bierzemy za to odpowiedzialność, że go pokazujemy na YouTubie. Także ja nie widzę w tym po prostu problemu. No. Czy jemu się to będzie podobało? Ja myślę, że on się przyzwyczaił już nawet do tego, że się go nagrywa. Widzi też, zawsze chce sięgać gdzieś po te kamery i ten, łapać za mikrofony. On nie jest przecież głupi, tak? On widzi, co się dzieje. Może nie wie jeszcze, co to znaczy, że... Znaczy, może i wie, że się go nagrywa, bo nieraz pokazywałem mu też, że już takie były sceny nagrane i na kamerze mu pokazałem, czy na telefonie. Zobacz, Karim, tutaj jesteś i on się widział i się cieszył bardzo, tak? Także no to jest rozumne dziecko, tak? No i co? Ja to właśnie podchodzę do tego właśnie w ten sposób. No i albo ktoś to zaakceptuje, albo nie. Wiem, że zawsze głosy się znajdą i za, i znajdą się głosy przeciwko. Ale ja myślę, że każdy powinien uszanować moje zdanie i zdanie Anny, że my chcemy Karima pokazywać na YouTubie. No i po prostu tak już jest i tak będzie. Dobra, Karim, idziemy na ten placyk zabaw. No i proszę bardzo, jesteśmy na placyku zabaw. Karim ma swoją huśtawkę. Będziemy się tu huśtali, tak Karim? Huśtaj się, zobaczysz, jak będzie fajnie. Będziemy się wysoko huśtać, bo ty lubisz wysoko. Słońce zachodzi, robi się ładny wieczór. Tak? O, tylko nie kopaj. Uważaj, uważaj, tak? Uśmiechnij się tutaj, uśmiech. Karim, co ty tam robisz? Co tak ssasz tego palca? Nie ssamy palca, ty już jesteś duży dziś, nie będziesz ssał paluchów. Chodź, trzeba wracać, już się wybawiłeś, wychuśtałeś się. Idziemy do domu, dobra? Wystarczy, już jest prawie godzina 20. W ogóle fajnie, bo mamy długi dzień, jest jasno i to jest coś, co najbardziej lubię, jak nie są te takie wieczory, wiecie, cały czas ciemno i ciemno i ciemno, tylko ten dzień, jak jest długi, to inaczej to całkiem wszystko wygląda. Dobrze. Wracamy, Karim, i za chwilę podsumujemy też ten dzisiejszy odcinek. We'll be right back.
dobrze, Kalinku, doszliśmy do tej naszej drogi, gdzie tutaj zawsze spacerujemy. Wyjmij te rączki z buzi, bo to jest tak nieładnie trzymać ręce w buzi. Trzeba się pożegnać z naszymi widzami, bo będziemy już kończyć tego dzisiejszego vloga. Ja i mój mały medialny dzić. Medialny, bo się pokazuje na YouTubie, tak. Także kończymy i wracamy do domu. Zachęcamy do subskrypcji tego naszego kanału. Jak ktoś tu dołączył, to właśnie, żeby został na dłużej. Będzie nam bardzo miło. Oprócz tego, co więcej, łapki w górę. No i możecie udostępniać też ten czy inne filmy, które oglądacie. Będzie fajnie. Dobra, jeszcze ostatni rzut okiem na Karima razem ze mną. No i co? Żegnamy się z wami. Do zobaczenia w następnych vlogach. Pa, pa. Uważaj, Karim, bo tutaj kopiesz selfie sticka i w ogóle zachowuj się byle jak, ale się zachowuj. Właśnie widzę. Do zobaczenia.